Witam moi drodzy, z tej strony Rafał z kanału Rainbow Reef. Witam w kolejnym odcinku. Na samym początku standardowo chciałem Wam bardzo podziękować za komentarze, za subskrypcje, za pytania. Tutaj staram się na bieżąco odpowiadać, czy to przez YouTube'a, czy to przez swoją stronę internetową na Facebooku. No co dzisiaj? O czym dzisiaj sobie poopowiadamy? No dostaję od Was szereg tutaj pomysłów na nowe odcinki. No dzisiaj może troszeczkę sobie odpuścimy kwestie techniczne zbiornika. Wrócimy do tego może w przyszłym tygodniu. Ale porozmawiamy, myślę, o czymś, co będzie Was równie, a może i nawet bardziej interesowało. Jak to każdy akwarysta morski na pewno spotkał się, czy to w początkowej fazie zbiornika, czy w trakcie prowadzenia zbiornika z różnymi plagami. Także dzisiaj porozmawiamy sobie o Dino i Oceano. W jaki sposób tutaj u mnie się to pojawiło i w jaki sposób tutaj to zwalczam, bo no to nie jest tak, że to fajnie wygląda akwarium, że to się nie pojawia. To się pojawia jak najbardziej, najczęściej w najmniej oczekiwanym momencie. No i jakoś musimy sobie z tym poradzić. Znaczy musimy albo nie musimy, bo są różne szkoły generalnie, czy sobie z tym radzić, czy nie, czy sobie po prostu to odpuścić i czekać. Także zapraszam do odcinka. Myślę, że będzie ciekawie. Witam ponownie moi drodzy, z tej strony Rafał. Także tak jak wcześniej tutaj Wam wspominałem, porozmawiamy dzisiaj sobie o Dino i Oceano tutaj w zbiorniku morskim. Generalnie problem dotyczy raczej chyba wszystkich użytkowników akwarystyki morskiej, ale też również słodkowodnej z tego co się orientuję. Jeżeli chodzi o Może po kolei. Może zacznijmy od Dino. Skąd się to bierze tutaj u mnie w zbiorniku? W jaki sobie sposób z tym radzę? Co skutkuje, co nie skutkuje? Generalnie Dino u mnie pojawia się. Pojawia się, może nie często. Może to jest raz na 2, 3 miesiące. U mnie, co ciekawe, Dino pojawia się nie przy jakichś wahaniach znacznych parametrów. Bo no, w sumie z tego powinienem zacząć, że Dino, Cyjano to są naturalne tutaj plagi pojawiające się przy starcie zbiornika, naturalny proces tutaj dojrzewania. U jednych to jest na większą skalę, u drugich na mniejszą skalę, ale praktycznie w większości zbiorników to się pojawia. No, standardowo jak przy dojrzewaniu proponuję z tym poczekać. Można zastosować, nie wiem, jakieś inne bakterie na start, które niby powodują, że to dojrzewanie jest bardzo szybkie, a nawet tego dojrzewania w ogóle tutaj nie ma. Także jak możecie poczytać o bakteriach, one się chyba ATM Colony nazywają, czy jakoś tak. Nie wiem jak jest, możecie wpisać w komentarzach, czy rzeczywiście to skutkuje i rzeczywiście tak jest. Jeżeli tak, no to chylę głowę naprawdę i fajnie, że takie produkty są, takie preparaty. W przypadku mojego tutaj zbiornika, tak jak chyba w pierwszym czy drugim odcinku Wam pokazywałem, to dojrzewanie było. Może to nie było na jakiś, nie wiem, może nie jakąś taką mega wielką skalę, ale no pojawiało się trochę okrzemek na początku. Potem pojawiło się troszkę Dino, Cyjano, także no to są normalne procesy. Trzeba po prostu to przeczekać, aż to akwarium się ustabilizuje. Ten cykl azotowy tutaj ruszą się też ustabilizuje. Co w przypadku użytkowania już zbiornika? Także może dzisiaj powiem Wam, jak to wygląda już przy zbiorniku tutaj dojrzałym, tak jak w przypadku mojego. Aczkolwiek powiem Wam tak szczerze, że nawet tak z perspektywy czasu, jak patrzę, ten zbiornik ma ponad 2 lata i on też nie jest w pełni, nie wiem, tutaj dojrzały.
Czasami no, zdarzają się, może nie to, że plagi, ale czasami no, wysypie, nie wiem, cyjano też, dino. Także nawet tak z perspektywy czasu nie wiem, czy jest w ogóle, czy można uznać takie pojęcie jak zbiornik, nie wiem, dojrzały, gdzie po prostu nic się nie dzieje. On sobie tutaj hula, tylko sprawdzamy parametry i jest wszystko, wszystko ok, żyje własnym życiem. No jednak akwarystyka morska, no jest to hobby, no dość czasochłonne tutaj, jak wiecie, naprawdę trzeba trochę czasu poświęcić, sporą ilość wiedzy tutaj zgłębić na temat tych wszystkich procesów, no ale może dlatego to hobby jest takie fajne i naprawdę interesujące. Dobra, ale żeby już nie filozofować, żeby nie filozofować, mieliśmy rozmawiać o dino. Skąd się tutaj to dino bierze u mnie w zbiorniku? Powiem wam, jak to wygląda tylko i wyłącznie na podstawie mojego zbiornika. Na pewno u was to wygląda w inny sposób, inne są warunki powstawania tego dino. Powiem, co u mnie działa i co się generalnie też sprawdza. Jeżeli chodzi o dino, no to standardowo są to organizmy jednokomórkowe, bruznice. Także jeżeli chodzi o mój zbiornik, no mają kształt takich glutów generalnie pojawiających się, brązowych. W przypadku, nie wiem, oświetlenia pojawiają się również pęcherzyki powietrza tutaj na tym osadzie, na tym takich naroślach generalnie. Także w internecie możecie zobaczyć dokładnie, jak wygląda dino. Z perspektywy czasów czasami wrzucacie, nie wiem, osoby wrzucają na kanały, na fora zdjęcia plag w swoich zbiornikach z zapytaniem, czy to jest dino, czy to jest cyjano. Z czasem się tego nauczycie. Aczkolwiek to nie jest zawsze proste. To nie jest zawsze proste, bo do podstawowa wersja jest taka, że dino standardowo niebieski osad glutowaty. Cyjano, osad w kolorze fioletowym, różowym, czerwonym generalnie. Aczkolwiek powiem wam z perspektywy tutaj czasu, zdarzały mi się i plagi cyjano, na przykład zielonego. Także można w bardzo łatwy sposób, może nie to, że pomylić z dino, aczkolwiek można pomylić w bardzo prosty sposób z jakimiś, nie wiem, glonami na przykład. Ale już wracając do tego dino, skąd się u mnie to bierze? U mnie dino pojawia się tylko i wyłącznie w momencie, kiedy już żywica w filtrze odwróconej osmozy już nie daje rady, już jest dość stara i wymaga wymiany. To jest bardzo, bardzo istotne i na co musicie też zwrócić uwagę, bo jest szereg informacji na forach, że na przykład wyskoczyło dino nie wiadomo skąd, parametry są mierzone, jest wszystko w porządku, jest wszystko ok. No ale ok nie jest. W przypadku tego mojego zbiornika dino pokazuje się, tak jak wcześniej powiedziałem, w przypadku zużycia żywicy w filtrze odwróconej osmozy. W jaki sposób możecie to w bardzo prosty sposób tutaj zbadać? Na pewno rozchodzi się przede wszystkim o krzemiany. Rozchodzi się przede wszystkim o krzemiany, które tutaj przechodzą przez filtr odwróconej osmozy. Żywica powinna je zatrzymywać, ale w przypadku, gdy ta żywica już no, ma już swój czas, generalnie te krzemiany dostają się do wody na podmiankę. Albo na podmiankę, albo na dolewkę. No, w moim przypadku no, to głównie rozchodzi się o wodę na dolewkę, z tego względu, że podmianki robię bardzo rzadko w tym zbiorniku. Rozchodzi się przede wszystkim wodę na dolewkę. Także taka woda po filtrze odwróconej osmozy i po filtrze żywicznym zawiera jednak określoną ilość tutaj krzemianów. Te krzemiany możecie w bardzo prosty sposób tutaj zmierzyć za pomocą testów. Ja może tutaj pokażę, ja już od wielu lat, od samego początku, pokażę, może będzie widać, stosuję, będzie albo nie będzie, ale będziecie widzieć testy z JBL-a na krzemiany. Jestem z nich naprawdę tutaj zadowolony. Tam nie rozchodzi się o to, żeby one pokazywały dokładną zawartość, nie wiem, krzemianów w wodzie. One są przede wszystkim po to, generalnie ten test jest zrobiony, czy ta woda w ogóle zawiera krzemiany. Także jeżeli tylko się okaże, że przy zrobieniu wody do dolewki, zrobię test, okazuje się, że
są krzemiany, naprawdę z bardzo dużym prawdopodobieństwem okazuje się, że to dino zaczyna się pojawiać na skałkach. Naprawdę, i to jest praktycznie, nigdy nie miałem takiej sytuacji, że pojawiało mi się dino, robiłem poziom tutaj krzemianów w wodzie na dolewkę i się okazywało, że nie ma tych krzemianów. Te krzemiany były. Co ciekawe, musicie na dwie rzeczy zwrócić uwagę. Że jak zmierzycie sobie taką wodę, na przykład macie to dino już w akwarium, powiecie sobie, że zmierzę zawartość krzemianów. To, że zmierzycie poziom krzemianów w akwarium, w wodzie tutaj w akwarium, to Wam nic nie da, bo bardzo często ten poziom jest zerowy z tego względu, że to dino pobiera te krzemiany z inne substancje właśnie z wody i tak jest u mnie, bardzo często poziom krzemianów w zbiorniku głównym jest zero, w wodzie na podmianę, no już te testy zaczynają się tutaj zabarwiać na kolor zielony, jasno, potem taki bardziej ciemnozielony. No to już wiem, że to dino jest spowodowane przez krzemiany, które są zawarte w wodzie, tylko nie w zbiorniku morskim, w akwarium, tylko że w wodzie na dolewkę. To jest bardzo, bardzo ważne i nawet powiem Wam szczerze, czasami mi się nawet zdarzyło, że się pomyliłem i się rypnąłem i zmierzyłem zamiast wody zawartość krzemianów nie w wodzie na dolewkę, ale w wodzie z zbiorniku głównym. I się potem zastanawiałem, jak to mam. Mam dino, okazuje się, że krzemianów nie ma. Dopiero potem, po jakimś czasie sobie uświadamiałem, że się rypnąłem i zamiast w wodzie z beczki, którą tutaj mam pod tym zbiornikiem, zmierzyłem po prostu przez pomyłkę wodę w zbiorniku głównym. I wtedy właśnie wyszło. Teraz złapałem ostrość, bo nie było ostrości. Także wtedy wyszły krzemiany właśnie w wodzie na dolewkę, także na to musicie naprawdę zwrócić uwagę. Jaka jest ta metoda, z którą sobie tutaj radzę z tym dino w takim przypadku? No to jest bardzo prosta, bo to wystarczy odkręcić filtr żywiczny, podmienić żywicę, puścić znowu wodę, odwróconą osmozę, spuścić tej wody powiedzmy, no nie wiem, z 5, nawet z 10 litrów po tej żywicy, no i wtedy automatycznie jeszcze raz zmierzyć sobie poziom krzemianów. Powinno wam wyjść 0,0, no to wtedy widać, że tych krzemianów nie ma w wodzie i tą wodę można przy podmianach lub przy dolewce dolewać do zbiornika. Także naprawdę polecamy, nie kombinujcie, po prostu gdy wam pokaże się dino, zbadajcie sobie zawartość krzemianów w wodzie, tylko nie w zbiorniku głównym, tylko w wodzie na dolewkę lub na podmianę. U mnie to się sprawdza. A w jaki sposób właśnie sobie oprócz tego jeszcze radzę, że podmieniam tą żywicę? Dolewam też do zbiornika głównego nawet trzykrotną zawartość bakterii. To też tutaj skutkuje, że to dino samo schodzi. Nic nie przedmuchuje. Dosłownie parę dni dino znika i wszystko wraca do równowagi. Także z perspektywy czasu. Tutaj u mnie w tym zbiorniku, jak się dino pojawi, naprawdę nie rozpaczam, po prostu mierzę krzemiany, krzemiany mi wyskakują, wtedy zmieniam żywicę w filtrze, dodaję bakterie i po jakimś czasie wszystko wraca do normy. Także tak to wygląda w przypadku dino. I teraz jak to wygląda w przypadku cyjano? No tutaj sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana. Mówię to tylko i wyłącznie na podstawie swojego zbiornika. Skąd się bierze cyjano u mnie w zbiorniku? Cyjano u mnie w zbiorniku pojawia się tylko i wyłącznie, może nie tylko i wyłącznie, w innych miejscach na pewno też, ale najczęściej w miejscach, gdzie jest słaba cyrkulacja wody. To może być na skałkach, to może być na dnie. Tutaj mogę Wam opokazać nawet kawałek, udało mi się wyhodować. O, tutaj jak widzicie pod tym briareum różowy kawałek, to jest właśnie generalnie tutaj cyjano. W niektórych miejscach też mam, ale nic z tym nie robię. Tak jak wcześniej wspominałem, no u mnie cyjano pojawia się przede wszystkim w miejscach, gdzie nie jest odpowiednia cyrkulacja wody. I co jest ciekawe, cyjano nie osadza się, nie wiem, standardowo na żywej skale.
u mnie, no ale też w większości zbiorników, cyjan osadza się na detrytusie. To jest naprawdę mega, mega istotne, bo w jaki sposób ja sobie teraz z tym cyjanu poradzę, co wam tutaj pokazałem. W bardzo prosty sposób, że tutaj albo podkręcę cyrkulację, albo troszkę tutaj pozmieniam, aby tam dmuchało i prosta sprawa, cyjanu tutaj znika. Także, co jest też istotne, nie starajcie się na siłę walczyć z tym cyjano. To nie, dopóki, nie wiem, to cyjano nie zadusza wam korali, nie robi się taki standardowy, nie wiem, kożuch, który właśnie przydusza, nie wiem, na przykład za antusy, jak ja miałem jeszcze w Reefmaxie, nie starajcie się za wszelką cenę tego zwalczać. To nie jest jakiś, nie wiem, mega, mega problem. Po prostu starajcie się znaleźć przyczynę pojawiania się tego cyjanu i naprawdę zwiększyć cyrkulację, podkręcić trochę cyrkulatory, zmienić tą cyrkulację właśnie w innym kierunku, może żeby bardziej tutaj dmuchało i zaręczam was, że to cyjano zginie. Jasne, że są takie sytuacje, gdzie to cyjano no, opanowuje cały zbiornik. Na przykład, nie wiem, piach robi się z dnia na dzień tutaj różowy. Skałki się robią, skała się robi różowa, przyduszane są korale, przykrywane tym kożuchem. No wtedy trzeba zainterweniować. No, ja tak miałem, pamiętam w Reefmaxie, że takie cyjano mi wywaliło po jakimś czasie, jak założyłem Reefmaxa, że naprawdę potrafiło przyduszać, no przede wszystkim zoantusy, bo miałem fajną taką kolonię zoantusów. No tu przy okazji w tym akwarium nie ma szans, żebym tutaj zoantusy tutaj trzymał. Próbowałem, ale naprawdę rozpuszczają się jak nie wiem co, w mgnieniu oka. Także jednak te poziomy tutaj nutrientów im nie, no w ogóle tutaj nie służą. Ale tutaj nawiązując już do tego cyjanu, jeżeli naprawdę to jest wielka plaga, bo tak się zdarza, co ja robiłem w Reefmaxie? No starałem się przydmuchiwać, nie wiem, pipetą w takich najbardziej wrażliwych miejscach, albo odsysać to cyjano, a czasami no po prostu no już szło w chemię. Stosowałem ChemiClean, co jak co, ale naprawdę, jeżeli chodzi o ten preparat, no też różne rzeczy można na jego temat tutaj przeczytać w internecie przede wszystkim. Z własnej perspektywy, no kilkukrotnie używałem tego preparatu. Nigdy mi się nie zdarzyło, że nie wiem, jakiś koralowiec mi padł, nie wiem, czy ryba padła, czy były jakieś problemy. Zawsze to pomagało i to dość tak intensywnie, bo to jest kwestia 2-3 dni i praktycznie większość cyjanu znika z baniaka, z każdych tutaj miejsc. Jedynym minusem stosowania ChemiCleanu jest praca odpieniacza, bo na czas używania ChemiCleanu odpieniacz może nie to, że musi być wyłączony, po prostu nie może być, cyrkulacja może być tak jak u mnie tutaj w przypadku, ale nie może ciągnąć powietrza i odpieniać. I tak samo w przypadku jakichś absorberów, te absorbery też powinny być tutaj powyjmowane, czy to na fosforany, czy jakieś, nie wiem, sealy-outy na krzemiany, to powinno być tutaj powyjmowane z zbiornika, a problem jest potem, po uruchomieniu, po 3 dniach chyba, a może i 2, już nie pamiętam dokładnie, bo dawno nie używałem, no jest problem po włączeniu odpieniacza, no ten odpieniacz szaleje i naprawdę wywala takie ilości piany, że w przypadku, gdy będziecie chcieli sobie to używać, podmianka wody wam będzie niepotrzebna, nie będziecie musieli ściągnąć wody z baniaka, zróbcie sobie w osobnym wiaderku, bo ilość tej piany, która ten odpieniacz będzie wywalał, jest naprawdę bardzo, bardzo duża. No, po pewnym czasie ten odpieniacz się stabilizuje jak najbardziej. Nie wiem, u mnie to jest powiedzmy, nie wiem, po 2-3 godzinach stopniowo tutaj odkręcam to powietrze i wtedy automatycznie tej piany jest coraz mniej, no i wszystko wraca do normy. No, jest to chemia, z chemią trzeba uważać, aczkolwiek z perspektywy czasu, no, w moim zbiorniku i z mojego doświadczenia nigdy mi się nie zdarzyło, że coś tutaj poleciała, jakaś obsada tutaj po ChemiCleanie. Co jeszcze mogę powiedzieć o cyjano? Tak jak wcześniej z wam wspominałem, może nie to, że forma, ale rodzaj cyjano w kolorze zielonym. To jak się to rozpoczyna, miałem to kilka razy, 2-3 razy, nawet w tym zbiorniku to miałem po założeniu.
Na samym początku to naprawdę super wygląda. Może nie to, że super, ale bardzo ładnie to cyjano wygląda, bo to jest taki kolor, no nie wiem, tak jak w przypadku tutaj w tych moich seriatopor. Notabene nawiązując do seriatopor z poprzedniego odcinka, wszystko wraca już do normy. Jak najbardziej tutaj tej ubytki tkanki, ubytków tkanki jest coraz mniej na tych seriatoporach, znacznie mniej. No swoje jeszcze tutaj asteriny jedzą z tych SPS-ów, aczkolwiek rzeczywiście okazało się, że te poziomy wapnia, magnezu były naprawdę na bardzo wysokim poziomie. W tej chwili, w przeciągu tygodnia, no zjechałem z 490 do 450 na chwilę obecną, jeżeli chodzi o wapń. No magnez w tej chwili zjechałem nawet już poniżej 1600. Mierzę to raz, dwa razy dziennie generalnie te poziomy. Także wszystko wraca jak najbardziej do normy. Widzę, że to się wszystko stabilizuje. Co jest ciekawe, akropory premium jak rosły, tak rosną cały czas. Naprawdę super. A co ciekawe jeszcze, w tej chwili zniknęły wszystkie ogniska. Może nie to, że wszystkie ogniska, ale większość ognisk, nie wiem, jakichś glonów. Na skałce mi się zdarzała więcej ilość tutaj cyjano. Więcej ilość tutaj cyjano, wszystko to poznikało, nie wiem czy to przez te wyższe poziomy magnezu, ale naprawdę skałka jest w super stanie i naprawdę jest czyściutko. Ale nawiązując znowu do cyjano, pojawia się w kolorze właśnie też zielonym, jasnozielonym, a to, że to jest cyjano w bardzo prosty sposób, mogłem się przekonać, bo wtedy akurat pozbyłem się za pomocą właśnie chemiklinu. I co ciekawe, chemiklin wcześniej pozbył się cyjano tego zielonego po jednym dniu. Dla mnie to był szok. Już po jednym dniu zastosowania chemiklinu całe cyjano zielone zniknęło. Dopiero później, po dwóch, trzech dniach zaczęło tutaj zanikać i zniknęło cyjano w kolorze standardowym, różowym, bordowym, czerwonym, jakimkolwiek jeszcze innym. No faceci to tam z tego, co się orientuje, to chyba cztery kolory tylko znają, także nie powiem Wam dokładnie, jakie to były jeszcze kolory. Także chemiklin działa, jest skuteczny, aczkolwiek naprawdę no to jest chemia i moim zdaniem w ostateczności ona powinna być tutaj stosowana. Także jeżeli Wam coś wyskoczą, jakieś ogniska, czy to na piasku, spróbujcie z cyrkulacją. Spróbujcie, nie wiem, jeżeli macie piasek, nie wiem, z babkami kopiącymi, które będą Wam tutaj ten piasek przekopywać. Z tym też uważajcie, bo pamiętam, w tym zbiorniku nie mam piasku, ale w Reefmaxie jak miałem piasek, no to miałem dwie takie bestie, które potrafiły, no nie wiem, mleko zrobić w akwarium, tak kopały piasek. Także wtedy to się bardzo cieszyłem, że na początku postawiłem skałkę na dnie, na kratkach lastrowych i dopiero wtedy zasypałem piaskiem, bo jakbym postawił skałkę na piasku, no to tam nie za ciekawie mogłoby być wtedy w tym zbiorniku. Co jeszcze mogę Wam powiedzieć o cyjano? Także tak jak wcześniej, czy o dino i o cyjano, co jest też jeszcze bardzo istotne, o ile nie najważniejsze, coś takiego jak współczynnik Redfielda. Część z Was na pewno już o tym czytało, część już wie, na czym to wszystko polega. Jest to standardowa równowaga, która jest tutaj w przyrodzie, jeżeli chodzi o poziomy PO4, fosforanów i NO3. W moim przypadku ja byłem sceptyczny co do tego, bo czasami pojawiały się u mnie też glony różnego rodzaju zielone w formie, nie wiem, jakichś osadów. Było tak, że większość skałek było w porządku, a na jednej skałce potrafiło wywalić glony, no i wtedy szorowałem szczoteczką do zębów, aby się tego pozbyć. Czasami to skutkowało, w większości przypadków to nie skutkowało, bo po pewnym czasie te glony z powrotem tutaj wracały. No ale poczytałem o tym współczynniku Redfielda, mówię, że sobie tutaj spróbuję. No i powiem Wam naprawdę, u mnie ten współczynnik Redfielda w prosty sposób można było osiągnąć te odpowiednie poziomy, z tego względu, że u mnie zawsze PO4 no to było w okolicy zera i tam się rozchodziło, że jak jest w okolicy zera, trzeba podbić NO3 do mniej więcej 1 do 2 jednostek. No i powiem Wam tak, z PO4 zostawiłem, nic nie ruszałem, mówię, podbiję sobie NO3, tutaj mam trochę tych LPS-ów, będą się lepiej pompować.
No i rzeczywiście też zacząłem dodawać tutaj z zewnątrz NO3, tutaj tak jak wiecie z firmy Colombo. No i po 2-3 dniach z radością tutaj zauważyłem, że te glony, które porastały, te skałki w różnych miejscach, że tych glonów w ogóle nie ma. Tak samo jeżeli chodzi o cyjano. Także mogę Wam tutaj z perspektywy osoby, która to przetestowała, która to sprawdziła, naprawdę spróbujcie tutaj bazować na tym współczynniku Redfielda, bo to się sprawdza. To się sprawdza. Wiele tutaj opracowań też czytałem w internecie na ten temat. To się sprawdza. Najważniejsze jest to, aby no żebyście też te testy robili wiarygodnie, żeby testy były wiarygodne, bo ja sam czasami się łapę, że zrobię jakiś test, nie dowierzam. Okazuje się, że coś po prostu źle zrobiłem, więcej dodałem, mniej dodałem. No i wtedy te testy są niewiarygodne. No dlatego tam, tak jak wam w zeszłym odcinku mówiłem, czasami robię po prostu testy jakieś ważne w 2 próbach z 2 różnych firm. Czy to z Saliferta, czy z Colombo, czy z Aquaforestu. Także te wyniki nie muszą być wcale takie same, bo nie są. Aczkolwiek chyba zrobię osobny film, żeby zrobić wam takie porównanie, jak to wygląda przy różnych firmach. No, wyniki są zaskakujące, bo czasami są duże rozjazdy, jeżeli chodzi o wskazania parametrów, a czasami wychodzi praktycznie to samo. Z ręką na sercu mogę Wam powiedzieć, że na przykład testy na wapni z Aquaforestu czy z Colombo, praktycznie wyniki wychodzą mi takie same zawsze. Różnią się najczęściej albo się w ogóle nie różnią o 5 jednostek. Na przykład na Aquaforeście jest 470, na Colombo jest 465 i to jest maksymalny odchył, który tutaj miałem w tych testach. Także naprawdę są tutaj wiarygodne. A propos testów, ja myślę, że zrobimy następny odcinek, może albo następny, albo jeszcze następny, w następnym tygodniu, bo na początku tego tygodnia wysłałem wodę do Marine Labu do badania i wysłałem i z akwarium, i wysłałem też po odwróconej osmozie. Zobaczymy, jakie będą wyniki. Oczywiście wcześniej zrobiłem, w tym samym czasie, jak pobrałem wodę, zrobiłem sobie dokładne testy tutaj kropelkowe. Także zrobimy, myślę, taki fajny, ciekawy film, abyśmy to mogli porównać. Co wyszło z testów kropelkowych, a co wyszło z tej samej wody, tutaj już metodą tutaj bardziej dokładną z Marine Labu, jak te wyniki tutaj przyjdą. Zobaczymy, co się pokryło, co się nie pokryło i w jaki sposób to zinterpretować. Także zobaczymy, co wyjdzie. Ale tak, nawiązując do tego Redfielda, naprawdę poczytajcie na ten temat, posprawdzajcie i rzeczywiście to działa. Także no nie wiem, jeżeli będziecie mieć jeszcze jakieś pytania co do Cyano czy do Dino, piszcie w komentarzach. Tutaj w wolnej chwili będę odpisywał. Jeżeli filmik Wam się podobał, proszę standardowo o subskrypcję. Także tak jak w zeszłym tygodniu Wam mówiłem, myślę, że raz w tygodniu lub może częściej będę te filmiki umieszczał, no bo to jest, tak jak wcześniej wspominałem, temat rzeka, akwarystyka morska. Można tych odcinków zrobić 100, 200, 1000. Naprawdę jest o czym zawsze rozmawiać i do czego się odnosić. Dlatego to hobby jest takie fajne. Także, żeby nie przedłużając, jeszcze raz wszystkiego dobrego. Piszcie, komentujcie, subskrybujcie. No i standardowo, koralowce niech Wam puchną w baniakach i rosną jak szalone. Także wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, cześć.